Kuba, no 8,5 godziny drogi za nami, 600 km przebytych w trasie jeden z najdłuższych i najdalszych wyjazdów. Jak ty się w ogóle czułeś w czasie treningu tutaj w Nysie po tak długiej podróży? Powiem szczerze, że czułem się dosyć dobrze. Droga przebiegła całkiem komfortowo, mogę tak powiedzieć. Trening jak trening, uważam za dobrą jednostkę. Zobaczymy, co będzie jutro z tego. Co ty byś wskazał, jeżeli chodzi o naszą grę na przestrzeni tych wszystkich trzech meczów, co musimy poprawić, na co też sztab zwracał nam uwagę w tym tygodniu? Na pewno na system blok obrona musimy zwrócić szczególną uwagę. Mamy silną zagrywkę, dlatego musimy grać dobrze w tym elemencie, żeby grać z tymi najlepszymi drużynami, jak równy z równym. Na to kładliśmy nacisk w ostatnich tygodniach, także myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu. Według ciebie czym pokonamy Nysa? A tak jak już mówiłem, mamy bardzo dobrą zagrywkę i poprawiliśmy system blok obrona, także myślę, że to będą nasze kluczowe elementy. Jak ty się czujesz w tej hali w Nysie? No bo odkąd Nysa wróciła do Pustyki, to my nigdy tutaj nie wygraliśmy. No i czy jutro nam się uda to odczarować, to miejsce? Bardzo bym chciał, żebyśmy odczarowali to miejsce. Jak się czuję? No, tak jak widać, na pewno jest dużo cieplej niż u nas w Olsztynie. Nie wiem, czy to nam pomoże, czy przeszkodzi. Na pewno są dużo inne warunki niż u nas.